Minęły 2 lata, od kiedy działa w Słupsku Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej. Mieści się ono w budynku przy ulicy Niedziałkowskiego 6 w Słupsku. To miejsce szczególne. Znajduje się w centrum miasta, w obrębie ulic należących do zrewitalizowanego traktu książęcego. Tę historyczną część miasta zamieszkiwała przed wojną ludność żydowska. Gdy po raz pierwszy rozpoczęto prace ziemne związane z budową Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej i rozbudową Teatru Rondo, natrafiono na pozostałości po dawnych fundamentach i prace zostały przerwane. Odkrywkom przyglądali się archeolodzy. Po wstępnych oględzinach okazało się, że odkopane fragmenty zabudowy to pozostałości po dawnej synagodze. Po kilku dniach prace budowlane zostały wznowione. Tym razem archeolodzy natrafili na szczątki ludzkie. Policja kryminalna zabezpieczyła 8 czaszek i kilkanaście kości kończyn. W większości są to kości przedramienia i nóg. Wstępne oględziny wykazały, że pochodzą one z lat 1938-1940 lub wcześniejszych. Szczątki zostały zabezpieczone do badań specjalistycznych. Naukowcy spróbują określić, w jakich okolicznościach znalazły się w tym miejscu. Wówczas bez przeszkód ruszyły dalsze prace budowlane pod Centrum Organizacji Pozarządowych. Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, bo tak się nazywa ten budynek i instytucja, sam pomysł został zrealizowany w ramach projektu Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku i uroczyste otwarcie nastąpiło w 2013 roku. W połowie roku dofinansowanie oczywiście ze środków unijnych w wysokości około 70%. Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej to wyjątkowe miejsce nie tylko w Słupsku, ale także w kraju. Jego wyjątkowość potwierdza nie tylko nowoczesna bryła architektoniczna, ale przede wszystkim założenie, które przyświecało jego powstaniu. To był pomysł taki, żeby w jednym miejscu gromadzić ludzi, którzy chcą działać społecznie na rzecz miasta. Często jest tak, że te osoby poświęcają swój wolny czas, w związku z tym nie mają pieniędzy, dodatkowych środków na to, żeby wynajmować biura, żeby szukać jakiejś takiej dodatkowej powierzchni do swojej działalności. I stąd też pomysł, żeby właśnie takie specjalne miejsce tutaj stworzyć, żeby też kumulować tą energię obywatelską na rzecz miasta. Moim zdaniem to miejsce jest bardzo potrzebne, dlatego że jeżeli ktoś chce działać, to przede wszystkim należy likwidować jakiekolwiek przeszkody w tej działalności i wydaje mi się, że to miejsce właśnie temu służy, żeby wspierać, pomagać, dawać przestrzeń, żeby ludzie mogli po prostu się spotykać. Doświadczenia 2 lat działalności Skopiec potwierdzają, że powstanie tej instytucji to strzał w dziesiątkę. Pomysł pojawił się już w latach 2008-2009. Wówczas Centrum Inicjatyw Obywatelskich realizowało projekt finansowany z funduszy europejskich pod nazwą Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej jako swój autorski pomysł. Na jego podstawie we współpracy ze środowiskiem pozarządowym została opracowana koncepcja funkcjonowania Skopiec w ramach rewitalizacji traktu książęcego. CIO sfinansowało również konsultacje pomysłu rewitalizacyjnego, za co Urząd Miejski otrzymał dodatkowe punkty przy ocenie projektu. W 2009 roku w ramach konkursu prowadzonego przez Urząd Miejski na partnera społecznego do projektu Rewitalizacja CIO zostało wybrane jako podmiot odpowiedzialny w projekcie za prowadzenie Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej pod kątem administracyjnym i merytorycznym. Umowa partnerska w tym zakresie została podpisana w dniu 30 grudnia 2009 roku. Po wybudowaniu centrum pojawił się problem. Umowa na prowadzenie Skopiec przez CIO została wypowiedziana przez miasto. Skopiec nie mogło od razu przejść w ręce organizacji. Zapisy w projekcie rewitalizacji traktu książęcego nakładały obowiązek prowadzenia centrum przez samorząd. Jako podmiot dysponujący środkami unijnymi na jego budowę musiał wykazać się wskaźnikiem zatrudnienia, w tym przypadku 4 osób. Płacenie rachunków i prowadzenie administracji należy do miasta. Organizacje pozarządowe, w tym CIO, otrzymało prawo funkcjonowania w obiekcie przy ulicy Niedziałkowskiego, gdzie mogą realizować swoje cele statutowe w oparciu o pomieszczenia i bazę obiektu. Oczywiście zawsze jest możliwość zrobić więcej. Tu i tak ten kalendarz różnych wydarzeń jest bardzo
taki napchany różnymi zdarzeniami, ale jest miejsce na to, żeby robić jeszcze więcej. Jest miejsce dla ludzi, którzy będą mieli nowe pomysły na to, żeby mogli działać. Ja myślę, że takim bardzo ważnym kierunkiem jest to, żeby w ogóle pójść kilka kroków do przodu i w ogóle to miejsce przekazać organizacjom także do zarządzania, bo dzisiaj, no, dla mnie niestety jednak, wisi tabliczka Urząd Miejski w Słupsku, a myślę, że jeżeli chcemy, żeby ta energia obywateli była jak największa, to też oddajmy im też taką moc decyzyjną na temat samego tego miejsca, w którym ta energia powstaje. No cóż, mamy materiał z otwarcia Skopiesu, który był połączony jednak z takim wydarzeniem, no niekoniecznie pasującym, a mianowicie właśnie z protestem przeciwko temu, że tu mają być urzędnicy ratuszowi i tak dalej. Czyli to się wpisuje w to, co pan mówi. Tak, dlatego że to miejsce od początku właśnie było pomyślane jako miejsce, w którym też same organizacje myślą o tym, jak je rozwijać, jak nim zarządzać. No od początku miało właśnie być zlecone do prowadzenia organizacjom pozarządowym. Niestety poprzednie władze podjęły taką decyzję, żeby tutaj utworzyć kolejną część Urzędu Miejskiego. Mam nadzieję, że w ciągu kilkunastu miesięcy wrócimy do tej pierwotnej koncepcji, bo ona po prostu była bardzo dobra. Centrum wspiera również grupy nieformalne i indywidualnych mieszkańców Słupska, którzy mają ciekawe pomysły na imprezy i wydarzenia służące integracji i aktywizacji środowiska lokalnego. Jako jedną z form aktywizacji wyróżnić można wystawy. Na parterze budynku znajduje się m.in. część biurowa, archiwum, pomieszczenie techniczne, natomiast na pierwszym piętrze 3 sale szkoleniowe z możliwością połączenia ich w jedną, o łącznej powierzchni 114 m2 oraz hol, który wykorzystywany jest jako przestrzeń wystawowa. Centrum kompleksowo wyposażają zestawy komputerowe, nowoczesny sprzęt teleinformatyczny, urządzenia multimedialne, a także urządzenia biurowe. Cały budynek został także technicznie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Mieści się tu winda oraz napisy w języku Braille'a. Dzięki niej z pomieszczeń mogą swobodnie korzystać osoby na wózkach inwalidzkich. Ten podnośnik jest dosyć prosty w obsłudze. Na niskiej wysokości, że tak powiem, jest cały panel sterowania ze względu na to, że osoby pozostające na wózkach także mogą sobie z tym podnośnikiem poradzić. Tak? Bardzo prosta jest obsługa, tak jak już wspomniałam, po wejściu do windy. Przytrzymuje się po prostu na panelu ten numer, który wskazuje, na jaki poziom chcemy jechać. No niestety teraz nie pojedziemy ze względu na to, że winda jest otwarta. Winda spełnia wszelkie wymogi Unii Europejskiej, także nie boimy się o naszych gości, na pewno się nie zatrzasną i nie zrobią sobie żadnego nieprzyjemnego jakiejś sytuacji życiowej. Na pewno dojadą tam, gdzie chcieli. Skopies jest budynkiem otwartym na mieszkańców. Jedno ze stowarzyszeń faktycznie bardzo otworzyło się na mieszkańców, świadczy usługi prawne dla mieszkańców i jest naprawdę bardzo duże zapotrzebowanie, także mieszkańcy chętnie z tego korzystają i też przy okazji zwiedzają centrum, bo nie oszukujmy się, nie wszyscy też wiedzą, że takie miejsce tutaj u nas jest, a jak mówię, chcemy też na mieszkańców się otworzyć poprzez organizację wystaw, także zachęcamy też wszystkich, którzy chcą zorganizować jakąś wystawę. Zapraszamy do nas. Szczególną sympatią mieszkańców cieszy się ławeczka Kiwanis, usytuowana przed wejściem do Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej. Stanęła tam w kwietniu 2015 roku z okazji 10-lecia klubu Kiwanis Słupia. Tuż obok niej członkinie klubu posadziły okazałą magnolię. Zadbane otoczenie i dogodne położenie obiektów w centrum miasta sprawia, że coraz więcej organizowanych jest tu spotkań, debat czy konferencji z udziałem zagranicznych gości. Atrakcją Skopiesu jest ptasia oaza, widoczna z okna sali konferencyjnej. Znajduje się na szczycie starej rury pozostałej po dawnej żydowskiej zabudowie. Podczas prac przy rozbudowie ronda i budowie centrum została ona zabezpieczona, ponieważ służy do regulacji poziomu wód gruntowych na tym podmokłym terenie. Na jej szczycie utworzył się niewielki zbiorniczek wody, korzysta z niego okoliczne ptactwo, szukające ochłody i gaszące pragnienie, a dla odwiedzających obiekt w okresie letnim stanowi nie lada atrakcję. Wybudowanie obiektu kosztowało około 4 milionów 300 tysięcy złotych.
My nie mieliśmy jakby żadnych uwag ze strony mieszkańców. Wydaje mi się, że na pewno są zadowoleni, że tutaj jednak coś się wydarzyło, że ten teren nie jest pusty, że tak jak pani mówi, mogą z niego korzystać. Tam zaraz z tyłu jest też plac zabaw. Tutaj też bardzo dużo mieszkańców siedzi sobie na ławeczce, czy też zresztą korzystają z warsztatów, które są organizowane, ze spotkań w Słupskim Centrum, także z wernisaży. Także myślę, że są zadowoleni. Nie mieliśmy żadnych uwag nieprzychylnych. Skopiec to nie tylko nowoczesny budynek, ale także spory teren w jego sąsiedztwie. Korzystają z niego okoliczni mieszkańcy. Działające w Skopiecie organizacje pozarządowe również realizują swoje pomysły na uatrakcyjnienie najbliższego otoczenia. Się staramy zachęcić organizacje i my też sami się staramy, żeby to centrum żyło faktycznie, nie tylko w środku, ale też na zewnątrz. Bank Żywności nam tutaj przygotował piękne kwietniki, ogród też z tyłu za Skopiecem. Pojawiają się murale, bardziej przy Teatrze Rondo, są stojaki na rowery. Staramy się jakby ożywić to miejsce, żeby ono faktycznie żyło i żeby można było z niego korzystać. Chcemy też zorganizować biblioteczkę w samym Skopiecie, też oczywiście z organizacjami pozarządowymi, no bo to jest jakby ich miejsce i chcemy jeszcze bardziej się na te organizacje pozarządowe otworzyć. I rozpoczynamy też, myślę, że już mogę o tym powiedzieć, debatę o tym, jak to centrum w ogóle ma funkcjonować, no bo jak wiemy, były różne pomysły przez te dwa lata, jakby pojawiały się różne pomysły na samo funkcjonowanie tego centrum, czy to ma być faktycznie część urzędu, czy mają to przejąć organizacje, także chcemy rozpocząć tą debatę z organizacjami. No i otwieramy się jakby na organizacje. Wprowadzamy nowe instrumenty, pożyczki dla organizacji pozarządowych, regranting, współdziałamy z Radą Organizacji Pozarządowych, słuchamy wszystkich uwag, które Rada nam przekazuje. Przekazaliśmy też organizacjom pozarządowym do przygotowania program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Do tej pory to robili urzędnicy, w tym roku zadanie to zostało zlecone organizacjom pozarządowym, także organizacje same przygotowują program współpracy. Swoje stałe miejsce znalazło w budynku kilkanaście organizacji pozarządowych i fundacji. Mogą one na miejscu skorzystać z indywidualnego doradztwa i konsultacji w zakresie prawnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, pozyskiwania środków finansowych, zarządzania projektami, prowadzenia księgowości w organizacjach pozarządowych. Ze Skopiec mogą korzystać bezpłatnie organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej, które działają na rzecz mieszkańców miasta, a także słupszczanie realizujące zadania publiczne w ramach inicjatywy lokalnej.